Panie prezesie, kolejny rekordowy kwartał PZU, znakomite wyniki. Jak te wyniki za ten kwartał, za pierwsze trzy kwartały tego roku sytuują grupę na drodze do realizacji strategii, która, przypomnę, kończy się z końcem przyszłego roku? Jestem przekonany, że jesteśmy na dobrej drodze, natomiast to nie jest tak, że pomimo tych bardzo dobrych wyników w każdym z wymiarów potwierdzonych w nowej strategii czujemy się super komfortowo, że on jest już niemalże zrealizowany. Tak nie jest. Część z tych celów jest nadal w moim odczuciu celami bardzo ambitnymi. Wystarczy wspomnieć o tym, jak wygląda cel na nową sprzedaż mierzoną przychodami z ubezpieczeń brutto. 28 miliardów. Tak, jesteśmy na dobrej drodze, natomiast żeby zrealizować ten cel, my musimy rosnąć rok w rok po około 10%. To jest ten wymiar wyzwania, które przed nami stoi. Podobnie jeżeli chodzi o przychody w sektorze usług zdrowotnych oraz tym bardziej jeżeli chodzi o skalę aktywów w zarządzaniu, czyli poziom aktywów, które zarządzamy w imieniu i na rzecz naszych klientów. To, co jest sytuacją niestandardową w tym roku, to, że będąc konglomeratem, notujemy przyrosty niemalże w każdym rodzaju naszej działalności, co nie zawsze ma miejsce, czasami w jednym segmencie dobre wyniki offsetowane są trudniejszą sytuacją w pozostałych segmentach. W tym roku jest zupełnie odmiennie. Mamy bardzo dobre wyniki z podstawowej działalności ubezpieczeniowej, duże przyrosty, jeżeli chodzi o wynik z zarządzania aktywami na portfelu własnym. Bardzo dobrze rośnie i kontrybuuje do wyniku skonsolidowanego działalność naszych spółek zagranicznych, pomimo bardzo trudnego rynku, jakim jest rynek ukraiński. Wszyscy wiemy, co się tam dzieje. Oczywiście przy wsparciu, bardzo mocnym wsparciu segmentu bankowego w świetle rosnących stóp, które przekładają się na wysokie wyniki, nie tylko będące udziałem naszych banków, ale całego sektora bankowego w Polsce. Zapowiedzieliście dość wcześnie, jak rozpoczęcie prac nad nową strategią. No, perspektywa obecnej to jest jeszcze ponad rok. Strategia dla spółki jest zawsze czymś, jakimś wytyczeniem fundamentów, głównych kierunków działań, żeby zareagować na to, co się dzieje na rynku. Co było takim impulsem do rozpoczęcia tak wczesnych prac nad strategią w przypadku grupy PZU? Złożyło się na to kilka rzeczy, a to, że my myślimy o tym, jak dostosować się do bardzo dynamicznie zmieniającego się otoczenia, w którym działamy, zaczyna być powoli jednym z elementów naszego DNA. I tak było też tym razem. To, w jakim momencie my ogłaszaliśmy tą strategię, której horyzont sięga 2024 roku. Przypomnę, to był 2021 rok, także sam środek pandemii, moment w czasie, w którym trudno jest cokolwiek w sposób odpowiedzialny w tak długim horyzoncie czasowym przewidywać. Zarówno jeżeli chodzi o sytuację związaną z tym, jak gospodarki poszczególnych krajów będą wychodziły z pandemii, co się później będzie działo, jak będą realizowane wzrosty, jak będą rosły poszczególne rynki, jak będą rosły poszczególne sektory gospodarki, ubezpieczenia, rynek poszczególnych klas aktywów, czy też właśnie segment bankowy. Ze względu na to, jak bardzo wolatylne jest dzisiaj otoczenie, w którym jesteśmy, my musimy myśleć o tym na bieżąco i dostosowywać się do tego, jak wyglądają te zmiany rynkowe. Takim najbardziej istotnym dla nas parametrem, który każe nam się zachowywać w ten sposób, to są oczywiście zmiany związane ze stopami procentowymi. Przypomnę, jeszcze w 2019 roku one były na poziomie prawie zero. Dzisiaj stopa podstawowa to jest 6%, w związku z tym to są sytuacje, które na spółki czy grupy finansowe wpływają w bardzo, bardzo silny sposób. Do tego oczywiście zmiana
przyzwyczajeń klientów, zmiana nawyków konsumenckich naszych klientów w kontekście tego, co wymusiły 2 lata pandemii, jak zmienił się rynek, jak zmienił się sposób realizowania podstawowych usług, coraz bardziej migrujemy do kanałów cyfrowych, coraz bardziej musimy myśleć o tym, jak w związku z tym i jakie produkty i jaka wartość powinna być realizowana w kanałach tradycyjnych, i to są te rzeczy, które wymuszają na nas takie stałe myślenie o tym, jak się dostosować do tego bardzo dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Wspomniał Pan o pandemii. To było to tragiczne zjawisko, ale które też spowodowało zmiany w gospodarce we wszystkich jej dziedzinach. Mam tu na myśli przede wszystkim większą cyfryzację, spotkania zdalne, większy udział też transakcji zdalnych. Sektor finansowy zawsze był, no, jeśli nie liderem, to w czołówce takich zmian technologicznych. Jak te zmiany wyglądają w PZU, jak wykorzystujecie sztuczną inteligencję, aplikacje mobilne, uczenie maszynowe? Gdzie jest tego już najwięcej i jakie wymierne efekty przynosi? Jeżeli chodzi o cyfryzację, to pomimo tego, że sektor bankowy praktycznie w każdym wymiarze zmienił się, czy to przez pandemię, czy dzięki pandemii, w sposób bardzo wyraźny, o tyle sektor ubezpieczeniowy nadal pozostaje jeszcze nieco bardziej tradycyjny z punktu widzenia metody tworzenia interakcji z klientem. Natomiast jeżeli chodzi o cyfryzację, to my dość mocno wprowadziliśmy ją do środka. Jej może tak nie być na co dzień, ona może nie być tak na co dzień widoczna dla klienta, pomimo tego, jak się zmieniamy, jeżeli chodzi o dostępność i dystrybucję, tutaj inwestujemy dość dużo. Natomiast gro tych procesów, o których Pan powiedział, dzieje się w tak zwanym back office, dzieje się w obszarze związanych z zarządzaniem ceną, dostosowaniem ceny i odzwierciedleniem profilu ryzyka przez pryzmat ceny, co jest bardzo istotne z punktu widzenia tego, jak bardzo chcielibyśmy rosnąć, jeżeli chodzi o rentowność tej naszej działalności podstawowej. Optymalizujemy koszty, cyfryzujemy procesy, tworzymy otoczenie, które jest, biorąc pod uwagę rosnącą skalę, cały czas wspierane przez tą samą załogę. W związku z tym można powiedzieć, że wysycamy się, jeżeli chodzi o jedną transakcję na osobę. To powoduje, że jesteśmy mniej podatni na błędy. Element ludzki, szczególnie w tych procesach powtarzalnych, stanowi coraz mniejszy udział i dzięki temu jesteśmy w stanie, lepiej zarządzając zasobami, mniej rosnąć, jeżeli chodzi o nasze pozycje kosztowe, a w związku z tym więcej wartości przeznaczać albo dla akcjonariuszy, albo dla klientów. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.